Witam na kanale Telka24. Dzisiaj będę chciał odpowiedzieć na pytanie pod jednym z filmików, jak włączyć parowanie w padzie od PlayStation 4 oraz 5, bo się paruje tak samo z telefonem na systemie Android. Tu musimy przytrzymać dwa przyciski na padzie od PlayStation, przycisk Share oraz z logiem PlayStation. Przytrzymujemy dwa na raz, aż szybko zacznie dioda migać z przodu pada, jak widzicie, to nam podmiguje. Następnie włączamy w telefonie wyszukiwanie Bluetooth. Sparuj nowe urządzenie. I jak widzicie, znalazło mi tu już od razu kontroler. W tej chwili będą się parowały urządzenia. Parujemy, zrozumiałem, że zwoliło na dostęp. I zaraz Wam pokażę, czy możemy padem, jak widzicie, jak się sparowało, poświetliło nam się na niebiesko, czyli tego w kamerze możecie nie widzieć, ale tu jest akurat na niebiesko. Włączymy zaraz jedną gierkę i sprawdzimy, czy możemy grać w Lego na padzie od PlayStation. Jak widzicie, gra nam się uruchomiła, bez problemu się poruszam bohaterem na telefonie, padem od PlayStation. Wiadomo, że nie wszystkie gry działają z padem, ale w niektóre łatwiej się gra na padzie niż dotykając ekranu, gdzie ma dany bohater iść. Identycznie parujemy pada od PlayStation z laptopem, który też ma wbudowanego Bluetootha. Też przytrzymujemy dwa przyciski, żeby nam się włączyło wyszukiwanie przez Bluetooth. Następnie klikamy na PC-cie, żeby nam się sparowało z danym urządzeniem. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie, jak sparować pada z PlayStation z telefonem na systemie Android. Jeśli filmik się Wam podobał, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.